Franciszku, Fancik, Lulu. Tylko grzecznie tutaj. My zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy i Julka was nakarmi, no. No to idziemy. Chodź, córeczko, chodź. No, idziemy do sklepu zoologicznego. Dobrze. Idź przodem. Jeszcze dalej chyba. Kolejny boks to będzie ten sklep zoologiczny, o, tak? Jest. O, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, my tutaj mamy zamówienie złożone przez internet. Zamówienie karma dla zwierząt, dla kotów, dla psów. Czy jest gotowe? Tak. No to świetnie. Poproszę. Proszę pana, zamówienie było opłacone z tego, co wiem. Tak, tak, wiem, wiem. Wszystko się zgadza, prawda? Tak, wszystko tutaj jest. Dobrze, to chodźmy, sprawdźmy jeszcze, proszę pana, czy rzeczywiście wszystko jest zgodne z naszym zamówieniem, bo wie pan, mamy w domu głodne zwierzaki, żeby nie było później problemu. Sprawdzamy, wyjmijmy Mamo, może te rzeczy. Ale tutaj, zobacz, tutaj są dwa pakuneczki, a my zamawialiśmy z tego, co wiem, tylko karmę. A no wyjmijmy, zobaczmy, co no tam dobrze, jest. Sprawdźmy. Otworzę to, żeby sprawdzić. To kotek! Proszę pana, to chyba jednak nie jest nasze zamówienie. Proszę sprawdzić numer tego zamówienia, nie zamawiałyśmy kotka. No ale proszę panią, to jest wasze zamówienie. Tutaj klienci już czekają. Ale proszę pana, ale co my mamy zrobić? To jest żywy kotek, nie zamawiałyśmy kotka. No... No ale już na to nic nie poradzić. Nie wiem, skąd docierałem te paczki. Ale wiesz, z kolei, mamo, ten kotek jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. No jak to bardzo ładny? Mamy w domu tyle zwierząt, Julka. Daj spokój. No ale, mamo, proszę. Przecież nasze koty na pewno go przyjmą do swojej rodziny. Oj, wcale nie jestem tego taka pewna. To są dorosłe koty. Strasznie się martwię, czy przyjmą takiego małego kociaka. Na pewno przyjmą. To są bardzo dobrze wychowane koty. Tak, ty zawsze jesteś optymistką. Kociaro jedna. Proszę pana, może jednak zostawimy tego kotka, wie pan, bo naprawdę to nie jest zgodne z naszym zamówieniem. Ale mamo, przecież ten kotek jest bardzo śliczny, a poza tym ten pan już ma bardzo dużo zwierząt. Proszę pani, proszę stąd odejść. Odebrała pani zamówienie, zamówienie opłacone. Proszę się stąd oddalić. No. Ojej, no dobrze, nie chcemy robić kłopotu, proszę pana. Dobrze, weźmy to zamówienie. Jestem w domu Oj, w domu zdecydujemy, co zrobić z tym małym kociakiem. Oj. No dobrze, ty kierujemy się w kierunku wyjścia, ale jesteś szczęśliwa. Fryderyk, Fancik, Lulu, mam dla was niespodziankę. Oj, to będzie prawdziwa niespodzianka dla was, moje drogie kotki. No dobrze. To jest nasz mały kociak nowy. Przybłęda. Musimy się nim zaopiekować, kotki. No dobrze, to przedstawię. To przedstawię was. Oto jest Fryderyk. Najrasowniejszy kot. I pan domu. Miau. Oto jest Fancik. Miau. Też przybłęda jak ty. A oto jest Lulu. Miau. Pani domu. No dobrze, no to pobawcie się wszyscy, a my idziemy zrobić wam jedzonko. Miau. No, o, hej mały. Przyjrzyjmy ci się bliżej. A co ty sobie myślałeś? Że co? Zmykaj stąd, nikt cię tutaj nie chce. Ty sierściuchu jeden. Zobaczcie, jaka to poczwarna istota. Zmykaj stąd, sierściuchu. Pamiętaj, kto tu rządzi. Jestem żadnym Fryderykiem. Zapamiętaj sobie moje prawdziwe imię. Jestem Pershing. Pershing, rozumiesz, co to jest Pershing? A to jest mój kolega Bolo.
Ja jestem kolega Bolo. Tak, tak, ja jestem kolega Bolo. Zrozumiałeś to, mały sierściuchu? Zrozumiałeś? Ojej, ale się tutaj nerwowo zrobiło. Ha, idę spać. Nie lubię takiej nerwowej atmosfery. Mały, już cię tutaj nie widzę. Tymczasem drzemka. Kik, 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 kik. Pora na jedzonko. O, a co ty tutaj robisz? No dobrze, chodź zjeść. Kotki, chodźcie. Oj, ale wy głodomory. No dobrze, no to wsypię każdym z was. No dobrze, mam nadzieję, że się najecie. Miam, ciekawe jakie smaczki dla nas Pancia dzisiaj przygotowała. A ty, sierściuchu, czego tutaj szukasz? Wykop! Miam, miam, cielęcinka, rybka. Cielęcinka, co my tutaj mamy? Miam, miam, miam. Zmykaj stąd! Cielęcinka, rybka, no jak tam? Wow, delicious, miam, miam, miam. Tu jest ta śmietanka, no. To jest to, co kotki lubią najbardziej. Pychota, miam, prawdziwa pychota. No i jak tam kotki najedzone? Cześć, maluszku. Jak tam? Ale ty śliczny jesteś, a ja ci wcale nie dałam imienia. Jesteś taki śliczny. Wiesz co, chyba dzisiaj muszę z tobą pospać, żebyś zobaczył, jak to fajnie. Miau. Oj, Fryderyku, nie zapomniałam, że jesteś moim ulubieńcem, ale wiesz, no jesteś już dużym kotkiem. A on jeszcze potrzebuje dużo opieki. Miau. Idź się pobawić z innymi kotkami. Jest ich tyle, że możesz sobie zrobić gromadę. Miau. No. A jakby ci tutaj dać na imię? Dobra, muszę pomyśleć. Jesteś taki śliczny i taki malutki. Cieszę się, że trafiłeś do mojego domku. Ojej, a co ty tak ciągle miauczysz? Może cię brzuszek boli? Może nie powinnaś tyle jeść? Bo masz taki malutki brzuszek. No dobrze, no to... Idziemy spać, prawda, maluszku? No dobrze. No to dzisiaj śpisz ze mną. No dobrze, idę spać. No i co tam, gotowy jesteś, kotku? Oj, Fryderyku, tłumaczyłam ci, że nie możesz spać z nami. Miau. No wychodź. Ten malec potrzebuje większej opieki niż ty. Miau. No, zmykaj, zmykaj. Miau. Ale sobie smacznie śpią, ja cię urządzę, maluchu. Spać z Pancią może kto? Tylko Pershing, a nie Mru-Mru. Cichosza. Cichosza, mówiłem. Wynocha z Panci Wyra. Wynocha z naszego słodkiego domku. Ja tu rządzę, mały. Nikt cię tutaj nie chce. Wynocha. No. Wreszcie koniec z tym małym. Mam nadzieję, że to będzie jego ostatnia noc. Słuchajcie, kotek Przybłęda nie ma jeszcze imienia. Piszcie w komentarzach propozycje. Jak myślicie, jak potoczą się dalsze jego losy? Czy znajdzie w końcu przyjaciela?